Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej. Cieszę się, że w takiej chwili przed kolejnym finałem, że awansowaliśmy do kolejnego finału i walczymy o Mistrzostwo Polski Ekstraligi. Przypomnę, że ostatnie trzy finały mieliśmy przyjemność rozegrać w Łodzi. Trzy finały wygrane i zdobycie kolejnych Mistrzostw Polski. W tym jeszcze jeden w przerwie Puchar Polski Ekstraligi, także możemy mówić o czterech kolejnych finałach wygranych w Łodzi, w tym, tak jak pamiętamy, dwa ostatnio Mistrzostwo Polski i jeden o Puchar Ligi właśnie z Ogniwem Sopot. Wszystko wskazuje na to, układ sił w tabeli i te ostatnie sezony, że Budowlani Łódź i Ogniwo Sopot to dwa najsilniejsze kluby w Polsce, które nie bez przyczyny dlatego spotkają się z sobą kolejny raz. Kolejny raz, ale będzie to dla nas trochę inny mecz, bo nie przyzwyczailiśmy się, zagramy go na wyjeździe. Może inaczej, odzwyczailiśmy się. Także będzie to na pewno nowe wyzwanie, ale i też sytuacja, no, która nas dodatkowo mobilizuje. Klubów, które zdobyły już kilka mistrzostw pod rząd, było wiele. W tym momencie naszym marzeniem jest zdobycie kolejnego, czwartego tytułu i przejście w tej klasyfikacji złotych medalistów znacznie wyżej. Na pewno jesteśmy zdeterminowani, skoncentrowani. Chcemy powalczyć o zwycięstwo, o obronę tytułu mistrza Polski. Mimo przeciwności losu, jakie ostatnio nas spotykają, mówię, gdzieś tam te kontuzje, które wyeliminowały paru zawodników, ale chciałbym się przede wszystkim skoncentrować na tych zawodnikach, których będziemy mieli do dyspozycji. Naprawdę wystawimy na ten mecz bardzo silny zespół. I zespół, który jest w stanie zdobyć i obronić Mistrzostwo Polski po raz kolejny. Wszystko leży tak naprawdę, zależy od nas, leży w naszych rękach, głowach, sercach i tyle. 80 minut na ciężkim terenie, na pewno większość kibiców będzie wiadomo za drużyną z Ogniwa. My po prostu chcemy zrobić swoje, chcemy zagrać jak najlepsze zawody. Wynik to jest sport, wiadomo, może być w jedną bądź w drugą stronę. Na pewno jedziemy walczyć od pierwszej do ostatniej minuty meczu. Na pewno nie zagra Tomasz Kozakiewicz, który na ostatnim meczu doznał złamania łopatki. Jeżeli chodzi o dalsze absencje, będą się tutaj rozgrywały mówię do ostatniej minuty przed spotkaniem, zobaczymy, czy Pol zagra, czy zagra Kubalewski, czy zagra Pogorzelski. W tym momencie, mówię, będziemy na pewno, wystawimy 15 zawodników, a myślę, że 22 będzie naprawdę zawodników takich, których zawalczą o Mistrzostwo Polski. Obojętnie kto wyjdzie, będzie gryzł trawę. Analizowaliśmy nasz mecz przegrany tutaj z Ogniwem w Łodzi oczywiście, ale również analizowaliśmy mecze Ogniwa z innymi drużynami. Mimo tego, że te mecze zostały usunięte z sieci, to jakby my je wcześniej oglądaliśmy i widzieliśmy, jak gra Ogniwo. Ogniwo jest niebezpieczne. Jeżeli pozwolimy Ogniwu grać szeroko ręką, nie będziemy bronić, to Ogniwo będzie grało. Jeżeli oczywiście postawimy szczelną obronę, to atut będzie po naszej stronie, a wierzę, że tak będzie. Pracowaliśmy nad tym ostatnie tygodnie po to, żeby się bardzo dobrze przygotować do tego meczu. Myślę, że te błędy, które popełnialiśmy w poprzednich meczach, nie tylko z Ogniwem, na ten mecz zostaną wyeliminowane i podejdziemy do meczu skoncentrowani, a wierzę w to, że tak będzie, bo ostatnie treningi to pokazały, że zawodnicy są zdeterminowani, chcą walczyć i chcą obronić tytuł mistrza Polski. Tym razem nie my jesteśmy faworytem, tylko Ogniwo. Ogniwo jest faworytem, wygrało wszystkie swoje spotkania, zostało liderem po rundzie zasadniczej, ma finał u siebie. Ale finał, jak wiemy, rządzi się swoimi prawami i tak naprawdę, tak jak wcześniej tutaj powiedzieliśmy, spotykają się dwie najlepsze drużyny w kraju i moim zdaniem o tym, która drużyna zdobędzie mistrza Polski, zdecyduje dyspozycja dnia. No tutaj różne rzeczy się działy od kontuzji właśnie Tomka Kozakiewicza, która się okazała na tyle niebezpieczna, groźna i że nie jest w stanie wystąpić, okazało się to bardzo poważne.
po zawieszenie Berkubotę to też zajęło nam troszkę czasu, ale ja tu muszę powiedzieć na pewno, że to co mówili trenerzy i to co też widziałem, jakby nastawienie drużyny mimo tych wszystkich problemów, jakie nas spotkały, bo to tak trzeba odnieść, że te ubytki personalne są wyjątkowo duże jak na tak ważny mecz finałowy. Ja tylko przypomnę, że na pewno osoby, które drużyna, znaczy jako trzon stanowiliśmy drużynę w zeszłym sezonie i te najważniejsze osoby w postaci Ignaczaka, Kujawy, Karpińskiego, Piotrka, Darka Kaniowskiego, Justyńskiego, to niestety tych osób nie będzie, a wiemy, że to były kluczowe postacie i z ogromnym doświadczeniem, co w takich meczach ma kluczowe znaczenie. I tak jak mówię, jeszcze sprawa z Berkubotą i pod znakiem zapytania ciągle stoi występ Paula Waltersa, Krystiana Pogorzelskiego, który wraca po kontuzji, oraz Kubalewskiego, który też fakt, że zagrał w siódemkach, ale też po długiej przerwie dopiero wrócił do regularnego grania. To są wszystkie problemy, z którymi się boryka drużyna, trenerzy, ale tak jak słyszeliście, to nie ma znaczenia, jeśli chodzi o nasze nastawienie i wolę walki, zgodnie z przysłowiem walczyć i wygrywać. To nam przyświeca zawsze i jedziemy tam walczyć o swoje. Tak mi się nasuwa myśl, drugie porównanie, to jesteśmy jak trochę taka poraniona zwierzyna, która w sytuacjach takich kluczowych może narobić wiele szkody i chyba tak się teraz czujemy, bo trochę zębów nam wyrwano, trochę kontuzji się tego przyczyniło, ale duch nie, w drużynie nie zaginął, także myślę, że Sopot ma się czego obawiać. Pracujemy z zespołem nad tym, żeby byli dobrze przygotowani, tak jak trener powiedział, pod każdym względem, mentalnym, fizycznym, taktycznym, technicznym. I to wszystko musi się składać w jedną całość. Mam nadzieję, że po prostu będziemy tworzyć na boisku przede wszystkim monolit.